Ostatni koncert Michała, na którym byłam, to Miasto Cieszyn i Trasa The Moon 2 lata temu. Później nastąpiło całe to pandemiczne szaleństwo. Bielsko-Biała to, można powiedzieć, moje miasto. Tutaj chodziłam do szkoły średniej, tutaj mieszkała moja babcia. Każda ulica więc to jakieś moje wspomnienie. Zatem, kiedy ulubiony polski artysta przyjeżdża do mojego miasta, grzechem byłoby się nie wybrać. Tuż przed koncertem włączył mi się jednak wewnętrzny zrzęda, któremu strasznie nie chciało się iść. Nie dałam mu się jednak. Bielsko-Biała to miasto, które ma dwie twarze. Jedna z nich to szare budynki, ciemne zaułki, brud i zapach spalin. Druga to przepiękne zabytki, ukwiecone, ozdobione ulice, mnóstwo atrakcji i ogromne bogactwo historyczno-kulturowe. To tutaj powstał Bolek i Lolek czy Reksio i z tutejszej fabryki odjeżdżały popularne maluszki, czyli Fiat 126P. Nie zapominajmy też o przepięknych widokach na Beskidy, kolejkach linowych i fantastycznym kompleksie górskich tras rowerowych Enduro Trails. Dlaczego o tym mówię? Bo trochę podobnie jest z naszym Michałem. Taka dość nietypowa asocjacja przyszła mi do głowy. Michał na przestrzeni lat od początku swojej kariery miał różne momenty, lepsze i gorsze. Niektóre decyzje trafne, inne mniej. Jedne kroki bywają sprzyjające, inne niekorzystne. Czasem spektakularny sukces, czasem wtopa podyktowana prowokacją. Bo z tym naszym Michałem to jest trochę jak z zapachem z bielskiej fabryki margaryny. Jedni go nienawidzą, inni go uwielbiają, ale na pewno nie można przejść obok niego obojętnie. Jestem jednak sama sobie wdzięczna, że ten wewnętrzny krytyk tuż przed koncertem zamilkł i wybrałam się na jego koncert. W czasie pandemii wielu artystów wydawało nowe single i wciąż robili coś nowego. Może stąd moje obawy, bo Michał skupił się przede wszystkim na swoim wizerunku, który zaczął stawać się coraz bardziej kontrowersyjny, prowokujący, wręcz wulgarny. Trochę się bałam, że koncert będzie bardziej szopką, w dodatku mocno nawiązującą do polityki. Na szczęście się myliłam. Teraz małe stop. Jeśli jeszcze nie byłeś na koncercie Michała, a chcesz się na niego wybrać, to lepiej będzie, jeśli teraz zatrzymasz film, ponieważ zawiera sporo spoilerów. Możesz natomiast do niego wrócić później, żeby sobie porównać różne spostrzeżenia. Jeśli natomiast jesteś osobą, która chciałaby pojechać na jego koncert, ale jeszcze troszkę się waha, to myślę, że ten film pomoże ci rozwiać wątpliwości. Zaczęło się od Hioba, czyli pierwszego utworu, który Michał samodzielnie napisał i skomponował. Wyszedł na scenę po cichu, w ciemności i w przedziwnym, bujnym stroju. Koncert jest, jak sam Michał powiedział, odsłoną Michała z nastoletnich lat. Jest wszystkim tym, co młodemu Michałowi grało wówczas w duszy. Gdyby chcieć opisać to jak najkrócej, użyłabym słów hard rock i rock and roll. Trasa Wolność Fobia to chęć udowodnienia, że Michał Szpak to nie tylko Color of Your Life. Przez cały koncert towarzyszą naprawdę ostre dźwięki. Początek to utwory, które Michał pisał z zespołem Whiplash. Co ciekawe, na trasie towarzyszy Szpakowi Kamil Czapla, współzałożyciel owego zespołu. Nie miałam o tym pojęcia, dlatego kiedy przeszedł obok mnie na ulicy przed koncertem, miałam spore wątpliwości, czy nie pomyliłam go z kimś innym i zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, uciekł. Zaskakująca część, mianowicie utwory Michała z jego pierwszej płyty, epki zatytułowanej 11, w mocnych hardrockowych aranżacjach. To było naprawdę ciekawe doświadczenie, móc je usłyszeć w takiej odsłonie. Zabijam wszystko w świadomości. Zabijam wszystko jeszcze raz.
Głos Michała, o tym mówić nie trzeba, jest niesamowicie silny i w takiej muzyce sprawdza się doskonale. W końcu możemy usłyszeć, na co go stać. Nie zabrakło również kilku coverów, na przykład moje ulubione Dream On. Specyficznym aspektem trasy jest fakt, że koncerty są w teatrach i domach kultury, nie na plenerach czy w klubach. To dodaje charakteru i szlachetności, cała energia jest skondensowana w tym jednym dostojnym miejscu. W innych otoczeniach uwaga bywa zbyt rozproszona i na publiczności jest sporo przypadkowych osób. Tutaj mamy pewność, że nikt Michała nie obleje piwem i nie wyzwie od najgorszych. Swoją drogą Michałowi bardzo się nasz Becek podobał i cieszył się, że jest u nas w mieście po raz kolejny. Na koniec Michał wykonał utwory, które napisał w kolaboracji z innymi artystami. Tutaj pojawiło się również wyjaśnienie, że trasa Wolność Fobia to idea tolerancji, wolności i wzajemnego szacunku. A także wzmianka o tym, że według artysty Polska to kobieta, która dla niego jest symbolem piękna i rewolucji. My, widzowie, byliśmy na sali w pewnym sensie odcięci od świata, aż trudno uwierzyć, że za murami Beceku normalnie toczyło się życie. Mam natomiast nadzieję, a w zasadzie pewność, że koncert było słychać na ulicach i przechodnie zatrzymywali się w zdziwieniu i zawiedzeniu, że nie kupili biletu na szpaka. Bardzo podobała mi się scenografia, mimo że scena, którą rozstawiają Michałowi, jest ciasna, jest to zapewne nawiązanie do scen, na jakich grywał na początku swojej kariery. Zaskoczeniem były dla mnie światła, które widziałam chyba pierwszy raz w życiu. Takie obrotowe, duże lampy z wieloma żarówkami, które świeciły w przeróżnych konfiguracjach i kolorach. Jeśli nieco odpycha cię wizerunek Michała, zapewniam cię, to wszystko tylko tak wygląda z zewnątrz. Michał to wciąż ten sam skromny, uprzejmy, kulturalny, dobry człowiek, który ma ogromny szacunek do widowni. Jeśli jesteś fanem Michała i mocnego rocka, nie wahaj się ani chwili i koniecznie jedź na koncert. Dostaniesz dawkę emocji w kulturalnym wydaniu. Jeśli chcesz zobaczyć z czystej ciekawości, również polecam, nie zawiedziesz się. Jeśli podobała ci się relacja, możesz się podzielić swoją opinią lub spostrzeżeniami, jeśli byłeś już na koncercie. I bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.